Witam, mam na imię Jurek. Moje życie nie było co prawda takie barwne jak Krzyśka, ale też nie było zbyt ciekawe. No w wieku tam 22 lat ożeniłem się, założyłem rodzinę. Oczywiście pracowałem, praca, rodzina, dom, wszystko było jak najlepiej, nie? A że z zawodu, że byłem mechanikiem samochodowym, to były lata 80, były inne samochody, no to Jurek napraw. Kolegów miałem pełno, no bo Jurek napraw. Z pracy wracałem do domu, zjadłem obiad, saszetka i do garażu. No wieczorem wracałem, no już nie takim radosnym, znaczy ja wracam w radosnym humorze, dopóki do domu nie weszłem, nie? Bo się wtedy humor psuł. No wiadomo, jak wszedł do domu, znowu pijany. No i tak minął rok, drugi, trzeci, piąty, minęło ileś tam lat, dostaliśmy mieszkanie nowe oczywiście. No wszystko też, wszystko pięknie przebywało, praca, mieszkanie, no nic więcej nie potrzeba, nie, w życiu. Ale czegoś mi jednak brakowało, coś mi w tym życiu przeszkadzało. I pewnego pięknego dnia, znaczy pamiętam i nie pamiętam, bo nie pamiętam, pamiętam jak się obudziłem, nie pamiętam jak wróciłem do domu. W pokoju sam jestem, żona z dziećmi w drugim pokoju. I pierwsze tak myślę, pić mi się chce, co tu zrobić, nie? A w końcu mówię, to życie nie ma sensu, nie? Mówię, trzeba z sobą skończyć. I tak leżę jeszcze na tym łóżku i myślę, gdzie tu iść, żeby z sobą skończyć? Mówię, bo sam sobie nie poradzę, nie ma sensu, żeby dalej to wszystko ciągnąć. No i tak już myślę, gdzie iść, co zrobić, żeby... No skończę ze swoim życiem. Ale pamiętam parę lat wcześniej taki sąsiad mi tłumaczył, że w Katowicach jest taki kościół, mówi, tam się modlą jedni o drugich, pomagają wyjść z problemów. No i przypomniałem się o tym kościele. No ale Bóg też już wtedy nade mną czuwał, że nie wziąłem kluczy od garażu, nie poszłem po samochód. Wyszłem z domu, oczywiście znów saszetka pod pachą, znowu poszłem na autobus. Zajeżdżam do Katowic, tam gdzie ten kościół był, oczywiście kościoła nie ma, bo w tym czasie postawili nowy. Przypomniałem sobie, że gdzieś tam ten kościół dalej jest. I tak idę wzdłuż torów tramwajowych, idę dalej. Trafiłem do obecnego kościoła. No tam oczywiście poznałem ludzi, którzy zaczęli mi tłumaczyć o Bogu. No i to wszystko tak powoli mijało. Zacząłem jeździć właśnie takie spotkania w poniedziałkowe. Moje życie zaczęło się zmieniać, nie? Ale oczywiście chodziło mi tylko o alkohol, o nic innego, nie? A Bóg zrobił akurat wręcz przeciwnie. Najpierw zabrał tak u Krzyśka przekleństwa. Nie wiem, jakoś mi to przestało przez usta wychodzić, choć przedtem nie było problemu z przeklinaniem. Bóg zabrał papierosy, został też jeszcze alkohol, ale oczywiście modlitwy, jeżdżenie, spotykanie się ze znajomymi, rozmowa o Bogu, modlenie się o mnie. Nawet taka Ewa była też, to nieraz jak się z nią spotykamy, mówi, Jurek, ty zawsze byłeś kontra, zawsze jak coś ci było powiedzieć, to ty zawsze odwrotnie. Jak ma być tak, to ty zawsze odwrotnie. Mówię, ale jednak Bóg cię zmienił, nie? No i dzięki temu wyszło, no ale to wszystko, no Bóg pomaga wyjść z problemów, ale jest jeszcze jedna sprawa. Za młodych czasów miałem motor, nie? No bo wiadomo, chłopaki... To była frajda, nie? Potem wiadomo, rodzina, no w czwórkę na motor nie wsiądziemy, więc trzeba było kupić samochód. Motor poszedł w odstawkę. Żona była wrogiem motocykla. No i Bóg też spełnia marzenia nasze, nie? Moim marzeniem było, jak przyjeżdżali między innymi Romek, inni przyjeżdżali na motocyklach do zboru, tam chodziłem, podglądałem, oglądałem, bo no bo zawsze mnie to kręciło, no, ale żona była takim wrogiem, że nawet nie myślałem, że kiedyś w ogóle będę miał motocykl, nie? I raz pamiętam z Romkiem, żeśmy rozmawiali na korytarzu. Mówi, a jakbyś miał motocykl, chciałbyś go dla Boga wykorzystywać? Mówię, no oczywiście, ale tak się śmieję, ale chyba by to biegiem za wami lata albo na rowerze jeździł, nie? Bo żona się nigdy na motor nie zgodzi. I to pamiętam, było w grudniu przed Bożym Narodzeniem, a ja mam w grudniu urodziny. I nie wiem, jak to się, nie wiem w ogóle, jak to wszystko się pokręciło. No gdzie w grudniu motor kupić, nie? No to jest takie trochę śmieszne, nie? Kolega do mnie mówi, słuchaj, mówi, mam awarię samochodu, nie mam gdzie motorów trzymać. Mogę wstawić do ciebie do garażu? Mówię, wstawiaj. No bo Romek mi, to będziemy się modlić o ten motor, żebyś też kupił. Przychodzą moje urodziny, żona i spełnienia tych twoich najskrytszych marzeń. A że był taki moment, że chodziłem takie po pracy, remonty, robiłem takie fuchy, część pieniędzy szła do domu, a część tak zostawała na takie różne potrzeby, nie gdyby coś było. Także miałem odłożoną pewną kwotę pieniędzy. Pewno tego kolegę, mówię, słuchaj, a tam obydwa motory sprzedajesz? I te obydwa motory potrzebujesz? Nie, kolega jeden zmarł, mówi, jeden będzie do sprzedania. No i oczywiście pod koniec roku kupiłem motocykl, nie? I to, no także wszystko po kolei. Bóg uwolnił mnie od problemów, od alkoholu, spełnił też moje marzenie. Potem zapoznałem kolegów, między innymi Chrisa, zaczęliśmy jeździć razem. No i teraz mamy taką wspólną pasję, nie? Modlitwa i jazda po więzieniach, po różnych ośrodkach, głoszenie właśnie, jaki Bóg jest wspaniały, cudowny, jak może nasze życie odmieniać. No to wszystko, dziękuję.